Witajcie, nazywam się Nina Księżopolska. Chcę wam powiedzieć, że Bóg was nie zostawił. On 2000 lat temu przyszedł tutaj sam, na ziemię, wcielił się w takie ciało, jak my mamy, po to, aby pokazać nam, kim on jest. Że to nie jest Bóg, który w ogóle ma wywalone na ten świat. On po prostu tak umiłował ciebie, tak umiłował ciebie, tak cię ukochał, tak cię pokochał szaleńczo, że wszedł ten, który był nieograniczony, dał się ograniczyć ciałem, żeby tylko wypełnić jedną misję, żeby w tym ciele zgładzić grzech. Grzech to jest ego, to jest uszkodzony duch człowieka, z takim duchem się rodzimy. Jesteśmy trzy w jednym. Jesteśmy ciałem, duszą, czyli psychiką i duchem. I jak tutaj urodziłeś się na tej ziemi, to Kościół katolicki to nazywa grzechem pierworodnym. Został twój duch uszkodzony. Masz uszkodzonego ducha. Moja lodówka się właśnie zepsuła. I słuchajcie, była świetnie działającym sprzętem. Zabrakło tylko jednego małego elementu, który trzeba było wymienić, żeby działała prawidłowo. I ty masz uszkodzony jeden element, bardzo istotny, swojego ducha, który trzeba wymienić. Jezus tutaj przyszedł, żeby wymienić ten element. Dzisiaj, jeżeli się zastanawiasz, dlaczego nie słyszę Boga, dlaczego skoro mówią, że On jest, to ja Go nie mogę usłyszeć. Ja ci teraz mówię, właśnie słyszysz Boga. Ludzie, którzy tutaj głoszą, mówią w Jego imieniu, ponieważ my narodziliśmy się z Ducha Świętego. Przyjęliśmy to, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu. I dzisiaj możemy ci mówić słowa z nieba, prostą Ewangelię, że wszystko już zostało wykonane, że Jezus tam na krzyżu poniósł swój grzech, spłacił twoje długi. Nic cię nie oddziela od Boga, oprócz twojej własnej dumy, oprócz twojego własnego ego, oprócz tego. Wiecie, kiedy ja żyłam po swojemu, ja myślałam, że jestem w jakiś sposób sprawiedliwa, myślałam, że jestem w jakiś sposób wartościowa na podstawie tego, co robiłam. Próbowałam zasłużyć na różne rzeczy, próbowałam zasłużyć na uznanie ludzi, na uznanie Boga. Bo w końcu stwierdziłam, że może warto by było w Niego wierzyć. Ale wiecie co? Sama wiara w Boga nie wystarcza. Wiara w Boga, że Bóg jest, nie wystarcza. Musisz się na nowo narodzić. Musisz uwierzyć, że Bóg objawił się tobie, całemu światu, jako Jezus. Jezus, Boży Syn, który wziął na siebie wszystko po to, żeby ci dać wszystko. Wziął na siebie twoje brudy. Dzisiaj, kiedy to słyszysz, po prostu skonfrontuj się ze swoim wnętrzem, ze swoim sercem. Zobacz, co tam masz. Czy masz tam miłość, czy masz tam pokój, czy masz tam sprawiedliwość. Chcę ci powiedzieć, że Jezus powraca. Jezus powraca. On wraca. Ja czekam na Niego. Ja po prostu nie mogę się doczekać, kiedy On wróci. Ale ja Go kocham. I jestem przez Niego kochana. Ja przyjęłam Jego miłość. Ja nie zlekceważyłam tego, co On zrobił na krzyżu. I ja dzisiaj czekam na Niego z utęsknieniem. Ale gdy On powróci, to ci, którzy na Niego nie czekają i odrzucili Jego miłość, nie będą się cieszyli tak jak ja z Jego powrotu. To będzie powrót, który będzie oznaczał sąd nad tym światem. Jest powiedziane, że ta ziemia jest przeznaczona na zniszczenie, ponieważ ona jest skażona grzechem przez błąd człowieka. Przez nasz grzech. Ta ziemia jest cała do utylizacji. Będzie nowe niebo i nowa ziemia. Ja czekam teraz na powrót Jezusa z utęsknieniem, bo narodziłam się z Jego ducha. Ja jestem Jego, a On jest mój. I teraz chcę ciebie skonfrontować z tą prawdą. Jeżeli ty nie poddałeś się Bogu i nie narodziłeś się z Bożego Ducha, nie jesteś dzieckiem Bożym i nie możesz oczekiwać spokojem tego, że On powróci, bo On cię nie przyjmie takiego, jakim jesteś. Nie przyjmie cię z brudnym ego w środku. On zrobił już wszystko na krzyżu, żeby to twoje ego wymienić na Jego Ducha.
ile trzeba mieć tupetu i dumy, żeby nie chcieć przyjąć Boga, Boga pełni życia do siebie, a chcieć zachować tą brudną szmatę ego. Nie chciej tego, nie chciej się oszukiwać. Proszę Cię, człowieku, kimkolwiek jesteś, nie trwaj w kłamstwie. Religia Ci będzie mówić, że musisz spełniać jakieś przykazania. Nie, przykazania były nam dane po to, żebyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy w stanie według nich żyć, żebyśmy mogli ocenić prawidłowo swoje wnętrze. Po to są dane przykazania, żebyś mógł zobaczyć, że nie umiesz nie zabijać. Nie umiesz, ponieważ jeżeli tylko pomyślisz o kimś źle, to już go zabiłeś. Nie umiesz nie cudzołowić, nie cudzołożyć, ponieważ jeśli kiedykolwiek spojrzałeś na jakąś laskę pożądliwie, to już z nią cudzołożyłeś. Nie umiesz tego zrobić, nie umiesz pójść na wysokości standardów Bożych. Tylko ten, który się narodzi z Ducha Świętego, jest ponad grzechem. Jest ponad grzechem. Grzech już nad nim nie panuje. Grzech już nade mną nie panuje, słuchajcie. Jestem przeniesiona ze śmierci do życia. Wszystko, co się narodziło tutaj z ciała i ma uszkodzonego ducha, jest przeznaczone na zatracenie, na śmierć, jak ta cała ziemia. Ale wszystko, co się narodzi z Jego ducha, idzie do Niego. I kiedy Jezus powróci, ja pójdę do Niego. A z Tobą co się stanie? Co się stanie z Tobą? Zadaj sobie to pytanie. Zadaj sobie to pytanie. Dziś jest dzień zbawienia. Ta Ewangelia jest dla Ciebie. To jest prosta, dobra nowina. Tak dobra, że aż trudno w to uwierzyć. Nic nie musisz zrobić. Nie musisz spełniać żadnych przykazań. Po prostu przyjmij przez wiarę prostą prawdę, że Bóg już wszystko wypełnił. Jezus wypełnił wszystkie przykazania. Jezus wypełnił całe prawo. W Nim możesz mieć wypełnione w ogóle całe prawo w sobie. W sobie. Będziesz ponad prawem, ponad grzechem, ponad wszelkim błędem. Będziesz miał Ducha Świętego, który Cię będzie prowadzić. To jest dobra nowina. Dzisiaj, jeśli to słyszysz i to Cię porusza, po prostu wypróbuj to. Bóg jest Bogiem z bliska. Duch Święty jest dany. On jest tutaj. Jeżeli Ty powiesz: Jezu, ja chcę Ciebie w moim życiu. Ja wierzę w to, że Ty umarłeś za mnie na krzyżu. Tam. Ja przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. Ja chcę doświadczyć Boga w sobie. Chcę doświadczyć Ciebie w sobie. Daj mi się poznać. Jeżeli tak powiesz, będziesz zbawiony, bo każdy, kto w sercu uwierzy, że Jezus jest Panem i wyzna to swoimi ustami, zbawiony będzie. Amen.